Jest z nami pan Ireneusz Zacharczuk. Przepraszam, ja mam tendencję do umielenia imion. Marian Zacharczuk i sędzia już wcześniej poznany Sławek Wróbel. I przejdziemy do prezentacji gołębi, którą pan Marian, rasy gołębi, którą pan Marian praktycznie stworzył, tak? Jest. Białogłówka gdańska i trutkodzioba. Jest pan takim liderem w tworzeniu tej rasy. Jak to się stało, że postanowił pan tą rasę stworzyć? Czym się pan kierował? No, żeby było zainteresowanie tą rasą, bo przedtem to białogłówka gubińska, długi dziób, to każdy hodował na mamkę i do lotu, a to gołąb, białogłówka gdańska jest gołębiem ozdobnym. Czyli chciał pan wyhodować rasę gołębi piękną z budowy, z ładną koronką, z ładnym dzióbkiem krótkim, no z ładną główką i jeszcze z łapciami, tak? No takimi. I w rysunku jest. Ona ma, jak to tutaj się nazywa, Sławku? To są... No słuchajcie, kochani, pan Marian Zacharczuk, tak naprawdę rzeczywiście to on stworzył tą rasę. W tej chwili nazywamy to białogłówką gdańską krótkodziobą. Punktem wyjścia były dwie pokrewne niejako rasy, czyli białogłówka elbląska i od tego zaczniemy, jeżeli chodzi okay, o prezentację. Okej, to chodź. I bo, pokażemy. Tak, bo białogłówka czyli elbląska ta białogłówka, jest, tak, ta elbląska. Jest, dokładnie, to są te ptaszki. Czyli to jest gołąb gładkogłowy. Gładkogłowy, ale właśnie w rysunku takim bardzo zbliżonym do białogłówki gdańskiej. Czyli z rysunkiem tej... Rysunek mają identyczny. Biała głowa, białe plecy biały. Całe, prawda? Tak jest. Białe lotki, biały ogon. I tutaj cechą charakterystyczną białogłówki elbląskiej, jedną z wielu cech, jest kształt głowy i wstawienie dzioba. Tak. Proszę zobaczyć, jak te gołębie się ładnie prezentują właśnie. Czyli takie czółko wypukłe. Tak, dziubek delikatnie od spodu wstawiony, bardzo krótki, bardzo tak, szeroki. Tak. I ta głowa to jest ta głowa, którą byśmy chcieli uzyskać w białogłówkach gdańskich krótkodziobych. To jest dokładnie ta głowa, o jaką nam chodzi. Ale wzbogacona o koronkę. To przejdziemy właśnie do białogłówki gdańskiej, elbląskiej i pokażemy właśnie, czym się różni tak od jest. Białogłówki. Tutaj są te kolory już tak w tej jest. Rasie ukonstytuowane, tak? Czarne, niebieskie, i zaznaczam, grochowe. Że białogłówki elbląskie są oczywiście boste, nie mają łapci. Tak, oczywiście. Przejdziemy dalej, bo najładniejsze eksponaty tutaj siedzą właśnie. Z drugiej strony tam. Mówię o białogłówce gdańskiej. Jeszcze mówię, jeszcze raz szacun dla pana Zacharczuka, bo to jego praca, jego wysiłek i jego pomysłowość doprowadził do tego. Tu już się pojawiają gołębie. Oczywiście gołębie różnej klasy. Według zamysłu pana Mariana. Tak jest, bo to on jest twórcą tej rasy. Mówię. Czyli tutaj tak, dochodzą te pończoszki, takie łapcie na... Tak jest, my dążymy do jak tego, żeby... Jak to się były... określa, Sławku, na tych nogach te piórka, tutaj. Więc tutaj... Początkowo były pończoszki, dlatego że wajskop tak zwany, czyli białogłówka gumbijska, ma dopuszczone pończoszki. Ale one tu wchodzą na pazurki, prawda? Tak jest, a my dążymy do tego, żeby nasze białogłówki gdańskie miały łapcze. Czyli tu już jest jeszcze... gołąb łapciasty. Tak jest. Tak jest. I ta koronka, która musi być... Koronka bez rozet, w przeciwieństwie do białogłówki gumbijskiej. Nasze gołębie mają koronkę... Wiesz, ta białogłówka gumbijska ma taką koronkę... O, tu bardziej taką koronkę ma, nie jak tutaj, nie? Ona nie jest taka głęboka, nie? Przede wszystkim białogłówka gumbijska ma rozety. Nasze dążymy do tego, żeby tych rozet nie miały, ma być koronka. Czyli te zakręcone ładna, piórka na brzegu mamy koronki. To eliminować. Ja tak pokażę jest. Takie ciekawsze egzemplarze, bo tutaj Pewnie. Pokaż nam takie ciekawsze gołębie. No, tu jest na przykład bardzo dobry ptaszek, który już się pięknie prezentuje, dlatego że ma właśnie to wyraźne czoło. Ten dziubek jest poprawnie wstawiony, bardzo ładne białe oko i właśnie to, do czego dążymy, czyli te delikatne łapcie na nogach. Te łapcie nie muszą być bardzo duże, to nie jest gołąb typowo łapciaty, jakiś tam werfel. Tak, z takimi sępimi piórami, tak, prawda? Ale dążymy do tego, żeby te łapcie były jednak regularne, ładne i tak dalej. Tak, tak. Fajnie się prezentuje ten ptaszek, bo mówię, dobra budowa, ładny rysunek. On nie wygrał, dlatego że jednak jest jeszcze jeden egzemplarz w trochę gorszym kolorze, ale z dużo ładniejszą budową, dużo tak jest, ale już dosyć wysoko oceniony, 95 tak, punktów. Tak, dlatego że ten ptak jest naprawdę wart tej punktacji. Natomiast przejdźmy może do tego ptaszka, który wygrał, bo to jest bardzo ciekawy eksponat. On jest z drugiej strony tam dalej. No spora stawka, czyli praca pana Mariana przynosi efekty. Tak jest coraz większe gołębie zdobywają popularność. Nie są proste w hodowli, dlatego że to są
jednak gołębie krótkodziobe, więc wymagają szczególnej serenności. To ile lat panu zajęła praca nad tą rasą? Za 30 lat. Około 30 lat. Około 30 lat, czyli smat życia pan poświęcił. No tak, hoduję 60 lat gołąb. Czyli tak. Połowę swojej pracy hodowlanej poświęcił pan tej swojej ulubionej rasie. Tak. Która już jest dosyć fajnie dopracowana, Sławku, no tak. Prawda? Chodźmy, pokażę tego najlepszego wieńca. Tak, to idziemy. Szukamy tego gołębia. On jest tutaj. To tak. Jest samiczka. Gdyby nie kolor, to by miała jeszcze więcej punktów, ale niestety tutaj kolorek trochę się czyli popsuł. Co, taki, że szary za bardzo. Natomiast... Tu jest lepszy kolor, o, prawda? Tak, to jest naprawdę taki niebieski. Bardziej niebieski, a tu jest taki ale bardziej szary. Ten ptaszek tak. Ma właśnie te cechy, które nas bardzo interesują, czyli tak. Budowa ciała. Malutki, filigranowy. Łapcie oczywiście są do poprawienia, ale ma wiele tych elementów, ale które... Ale piękna już jest korona u niego, wiesz? I korona, i wstawienie dzioba, i głowa, tak. I oko. Tak, tutaj o. W tym ptaszku wszystko się składa. Proszę tak. Zobaczyć, jak on ma ładną postawę sylwetkę. Jak on fajnie chodzi, wiesz, to tak na gołębniczku, na podwórku musi tak być jest. Piękny. Tak. Bardzo ładny, zgrabny gołąbek, tak. Z ładną aha. Głową. I maleńki taki, wstawiony. Prawda? Właśnie o to nam chodzi, żeby ten gołąb nie był za duży. To nie może być duży maleńki gołąbeczek, naprawdę. Ale obrączka siódemeczka. Tak. Tak. Siódemka, ale na... Nie, bo tu chyba na tych piórkach większa. Jaka tu jest? To jest chyba nawet ósemeczka, co? Ósemki na tych piórkach, tak, bo tu piórka są. Ale zobaczcie, pomimo, że są piórka, to ósemka wchodzi, nie? Dokładnie. Mały gołąbeczek. Tak. Mały gołąbeczek, no. I właśnie to jest to, do czego dążymy od wielu, wielu lat. Dzięki panu Marianowi mamy już takie fajne eksponaty. Fajnie dopracowana rasa, no. Wiesz, tutaj jest na czym pracować, nie? I koroneczka, i łapcie, i główka, i... ułożenie wzoru tego rysunku. No, hodowla i kolor. Nie jest prosta, ale mówię, na tym polega. Ale hodowla jest dla ambitnych ludzi, tak nie? Jest. Tutaj jest z czym się bawić, nie? Kolory, czerwony, albo kolor tak. Też tutaj, proszę. Tu niebieskie też. Tak, o. Tak. Tu pewnie samczyk. Tak, tu też samczyk. Czerwone. Czerwona samiczka. Też ładna, króciutka. Tak. I płowę. Płowę i żółte. Czyli w wielu odmianach barwnych gołębie, natomiast łączy je to, że właśnie drobniutkie filigranowe gołębie, które stoją na nóżkach z łapciami, mają piękne koronki. No, śliczne te kolory, białe plecy, białe lotki, biały ogon. Gołąb, który naprawdę może przynieść sporo radości komuś, kto lubi hodowlę i dbałość o wiele, wiele takich szczegółów, prawda? Czyli tak ta pan w ogóle lubił gołębie? Krótkodziobę, tak. Domyślam się, co? No tak. Pana konik. No. A wcześniej przed białogłówką głównie co pan hodował? Budapeszty, maściuchy i teraz krymkę hamburską, białostocką, aha. Sroczka polska. Wszystko krótkodziobe gołębie. 15 razy. No. Gołębie krótkodziobe to pana specjalność. Cieszy mnie to. I tutaj w tej hodowli opiera się pan na mamkach? No czy... mam ponad 200 mamek. Mam, bo aha. Trzeba podkładać, żeby tyle uchować ładnie. Jakie rasy pan hoduje na mamki? Wysokolotne. Budapeszty, teraz zamojski wysokolotny, aha. Orliki. Aha. Nawet sokoły gdańskie też. Też karmią tutaj. Karmią i do lotu dobre są. Czyli taka rasa naprawdę niełatwa w hodowli. Gołębie krótkodziobe to dla cierpliwych no tak, bo trzeba hodowców, dwa, trzy razy którzy... przełożyć, żeby wychować tak jest, takiego, którzy tutaj też gołębia. Muszą dysponować olbrzymią wiedzą hodowlaną. No i czasem. I czasem. Także... nic nie ma z przypadku tutaj. No nie, dużo pracy i czasu. Tak jest. Także bardzo się cieszymy, dużo... że udało się panu tą rasę doprowadzić do takiego poziomu. No, wystawowy poziom już jest. I życzymy, żeby ta rasa się dalej rozwijała, no. Żeby tutaj coraz liczniejsze stawki były w różnych kolorach gołębi. I myślę, że ta rasa też zyskuje popularność nie tylko tutaj na Pomorzu. No, nawet na południu Polski, Wrocław, Kraków tam. Czyli udało się ją panu rozpowszechnić. Tak, Białystok, Suwałki. No proszę, czyli jest progres, no jest tak. Progres. Tak. Zainteresowanie dużą to rasą jest. Świetnie. Hodowca. Ptaszki są bardzo efektowne, wizualnie naprawdę piękne. Natomiast nie są proste w hodowli. Jak każdy gołąb krótkodzioby wymagają szczególnej staranności. Natomiast ze względu właśnie na tę atrakcję wizualną są bardzo popularne i w tej chwili mówię, myślę, że pan Marian ma zamówienia na najbliższe kilka lat, jeżeli chodzi wiesz, o ja ci powiem, że rozprowadzanie materiału tak obserwuję na wystawach maściuszki,
Często widzę, że brakuje im już takiego wigoru. Te gołębie, one jeszcze robią piękne wrażenie, prawda? Dokładnie. Tutaj wiesz, on tak potrafi ładnie stanąć. Domyślam się, że pięknie chodzi taki, wiesz, gołąbeczek. No to jest, mówię, dzięki temu, że to jest mieszanie z dwóch różnych odmian raz, no to dzięki temu te ptaki odzyskały niejako żywotność. Tak, tak, tak. Ten zabieg spowodował uzyskanie większego takiego wigoru, nie? Świeża krew to. Świeża krew, tak jest. Tak jest. I fajnie. Także panie Marianie, dziękujemy za miłe spotkanie. Ja też dziękuję. I co, życzymy kolejnych sukcesów i wytrwałości. No i dużo zdrowia. Dużo zdrowia, żeby dopisywało to zdrowie. Zdrowie i szczęście. Jak tak będzie, jest. To będzie... I dziękuję jeszcze raz Sławkowi. Również dziękuję. Świetne spotkanie, piękna wystawa i spora rasa białogłówek gdańskich krótkodziobych. Tak jest. Spotkałem na wystawie kolejnego sędziego, Jarosława Wartacza. I ty, Jarku, sędziowałeś tutaj drób. Sędziowałem drób. Pierwszy raz jestem na wystawie kaszubskiej. O, a powiedz, jak ją oceniasz z perspektywy sędziego, z perspektywy takiej organizacyjnej? Bardzo fajnie, fajna lokalizacja w hali, wszystko na miejscu. Parking, bar, kawa. Wszystko pod ręką. I jest co oglądać. Tak, jest co oglądać. Jak na lokalną wystawę, bardzo, bardzo fajna przyjemna. Wystawa, tak. Tak. Tego drobiu jest niewiele. Ale nie mało w sumie. Ale w sumie nie mało. Tak. Tym bardziej, że z tego, co tu słyszałem od kolegów, pierwszy raz jest oceniany drób na kaszubskiej wystawie. No to słuchaj, także, to piękny ten, także piękny początek. Tak, piękny początek. To opowiadaj nam, co tutaj mamy, słuchaj, opowiadaj. Mamy... Wiesz, ja się na kurkach za bardzo nie znam. Ale niektórzy widzowie pewnie się kanału znają. Pewnie bardziej. A ci, co się nie znają, to będą mieli okazję się poznać, prawda? To chyba brachmy są. Dosyć fajną, tak, dosyć fajną stawkę bramy mamy, czyli tam jest te kilkanaście. To się wymawia brama, tak, brama. H przez H niemek. Jak brama Putra? Dokładnie, o dokładnie, bo to oj, od tego nazwa pochodzi. Tak. Oj. A co to była ta brama Putra? Rzeka. Czy coś? Rzeka w Indiach. Rzeka w Indiach, tak jest. Czyli kurka z Indii przyjechała kurka do nas. Teoretycznie z Indii, praktycznie pewnie to, z USA. Ci Hindusi tacy szczupli, ale to się duże kury wyhodowali. No nie wiem, oni są różni. Ci co bogatsi, to są mniej szczupli, zależy z jakiej kasty. To ta kasta tych mniej szczupłych chyba nie wyhodowała. Tak, tych bardziej dopasionych. Tych, co jedli mięso. Konkretne kurki, tak, prawda? Konkretne kurki. Słuchaj, to taka, ciebie spytam, bo tak się mało znam. Te zauszniki mają białe, tak? Nie, to jest akurat piórko. Bo to, ale, to jest, ale one jakie ucho, mają? Te zausznice mają czerwone. A ty, czyli jakie noszą jajeczka? A jajeczka znoszą kolorowe, czyli no czerwone, takie no, aż niemalże do jasnego brązu. Rozumiem, czyli one kolorowe jajeczka znoszą. Czyli w zasadzie znoszą. Tak jak wszystkie azjatyckie kury znoszą czerwone jajka. Tak jest, tak, czyli takie kakaowe. O, coś takiego. Tak. Nie spodziewajmy się po brachmie białych jajek. Niestety, na pewno nie. Białe jajka są domeną europejskich ras. A widzisz, znowu się coś fajnego dowiedziałem. Tak. Tu mamy co? Karzełki, ale kochinki. Tak. Czyli takie, te takie pomponiki mają, te nie? Te pomponiki, one takie tu są akurat takie bardziej na zasadzie, żeby ładnie wyglądać, a nie żeby tam jakieś cechy rasowe pokazać, bo one są w kolorach mocno różnych. Aha. Ale są. Czyli kochinek to jest taka kurka, która ma taki pomponik. Tak, dokładnie. Taką kuleczkę ma, ten ogonek jest taki. Tak, co ciekawe, też złe. I kurki są fajne w tej rasie, tak, nie? Tak, bo no nie we wszystkich rasach kury tak, są tak samo tak, atrakcyjne. Ale tu jest jak kurka atrakcyjna, kurka, no. Kurka, tak. No fajna, tutaj fajna kureczka, no proszę. Ale one są, te kochinki, większe też. Bo to jest karzełek. Tak, z tym, że duża, przyjmujemy, że duża wersja kochina nie jest dużą wersją tej miniatury, czy albo odwrotnie, tylko to jest taka osobna rasa. Rozumiem, czyli tu już, o, tu nas kolega przywitał. Nas kolega, czyli Czubata kolega Polska Brodata. Z Polski, tak, Czubata Polska Brodata. Teoretycznie, tak. No, akurat on tutaj tej jakości jest takiej sobie, śmieje się, że te pióra w czubie, to można mu policzyć wszystkie. Także jest, ale że chodziło tutaj akurat organizatorom, żeby zebrać wszystkie czyli rasy. Czyli tutaj ten grzebyk zostaje tam tylko na brzeszku. W zasadzie to go nawet nie powinno być. Aha. W takiej prawidłowej czubatki, tak. Jak tutaj ta kurka tutaj, ma... kurka lepiej. Kurka, jeżeli chodzi o wielkość czuba, lepiej. On taki jeszcze niedopierzony jest, więc jest rozkwiany. No ale to mamy taki rok. A gdzieś tam czytałem, że one coś mają... to jest jakaś genetyczna taka fiksacja, tak? Ten czubek. To jest w ogóle i tam coś niektóre jest mają wypukłość czaszki. Niektóre mają coś tam potem za mało miejsca na mózg.
tak czasem bywa, że coś tam, że to ma wpływ, zależy jak jest ta bo to w zasadzie to jest przepuklina mózgowa, czyli no taka deformacja. Czyli tutaj się robi mało miejsca i te piórka się wypiętrzają. Tak. Aha. Na tym guzie. Aha. No jednocześnie same natura są dłuższe. Ale te tutaj takie kumate wydają się. Wyglądają na mocno rozgarnięte, tak. Taka ciekawostka, ale... Nie no, kolega wesoły, nie, słuchaj, wesoły, fajny. Tak, no. Tutaj szykuje co mamy? Chyba na wieczorek hodowców już. O, kolega. Proszę, to sashibi. To sashibi, to jest rasa, która... Japońskie, ale coś takie z bojowca mają? Tak, to jest jedna z ras właśnie bojowych, chociaż no maleństwo. Takie maleńkie bojowe. Maleńkie, tak. To jest ale rasa, jest taka budowa bojowca, no. Tak, która w tej chwili jest w rejestracji. Aha. Rejestrujemy ją u nas, aha, do polskich wzorców. No w tym roku szykujemy drugi, znaczy będzie drugi pokaz, także jeszcze rok i jest nadzieja, to sashibi, że już będzie zarejestrowany. A to będzie pewnie tęczanka, to jak jest, zgadnę. Tak, to jest tęczanka. Polska rasa zarejestrowana niedawno, no bo w zasadzie no dopiero... Ale te tęczanki, słuchaj, one są również w innych kolorach, czy tylko biało-czarne? Na razie tylko biało-czarne. Przyszedł właśnie hodowca, to się upomina, żeby go pokazać. Hodowca Leszek Juraszek, to jego dzieło, on tą rasę zarejestrował. Aha, to tutaj taki twórca tęczanki. Tak, to należy, tak należy go. Nie ganiają go ci z prawej strony? Że tęczowe coś? On jest kawał chłopa, to chyba... Co, poradzi. Poradzi sobie, tak. Tak, się obroni, ale też mało tęczowa jest na spokojnie. Ale jest. Jednak tutaj ten tęczowy połysk na tym kogucie fajnie widać. Jest taki. Zielony, fioletowy, taki przebłyski, różny. Przecież o to chodzi, że ona ma mieć i to jest... Proszę jeszcze światło naturalne. No, ale dokładnie. Słuchaj, ale tutaj jest rzeczywiście, bo ona ma błyszczące pióra na pokrywa skrzydeł, tak, co? Tak. Z tym, że przy sztucznym świetle to jeszcze to wygląda będzie dużo słońcu, gorzej, słońce wygląda lepiej. Tu dlatego nawet sztucznym błyszczy, tu ale... Tu jest problem właśnie z tymi nowymi odmianami barwnymi, bo pytanie, czy przy niebieskim da się też ten połysk uzyskać. No, właśnie, a to jednak no cecha rasowa. Aha, ale fajne kurki, naprawdę fajne mogą kurki, się podobać. Tak. I takie ci powiem, gospodarskie kurki, nie? Tak, to jest taka kura w zasadzie typowo użytkowa. Duża, fajna kura, no. Pewnie wiesz, taka silna, zdrowa, tak. Jest co ogryźć. Tak jest. Tutaj co mamy? To jest też tęczanka, tylko młoda, ona jeszcze taka dosyć ciemna jest. No. One z wiekiem się robią coraz jaśniejsze. No, bo tutaj to już taka jest solidna kokocha, nie? Tak. Ale fajne mają te... Te grzebienie, nie? Takie ładne, no. A tutaj co pod dzióbkiem, to co są dzwonki? To są dzwonki. Dzwonki. To są dzwonki. A to tutaj czerwone za oczkiem, za uszkiem? To jest zausznica właśnie. To jest zausznica, tak. A właśnie. To jest zausznica. Czyli ale ona potrafi być taka jakby biała u niektórych. U niektórych ras jest biała, w zasadzie u większości ras europejskich, starych europejskich ras. Tu jest czerwona. Czyli tu też będzie to kolorowe jajko, tak? Tak. Aha, bo tak to chyba znaczy, nie? Że jeżeli ta zausznica jest biała, to jajko białe? Zazwyczaj tak, chociaż no nie jest to ścisła reguła. Aha, ale, nie jest, reguła nie jest, to jest taka, że stare europejskie rasy mają białe jajka, a rasy azjatyckie i co za tym idzie amerykańskie znoszą jajka mniej lub bardziej czerwone. A nawet zielone. Ale to chyba Południowa Ameryka, co? To Południowa Ameryka, tak chociaż jest. Chińczycy też mają swoje rasy, które znoszą zielone jajka. I tu by był dowód na kontakty przed Kolumbem przez Pacyfik. Aha. Bo tak się przyjmuje, że ta Araukana przybyła do Ameryki przed Kolumbem. No to mogła tylko przez Pacyfik z Azji. No proszę. Ona podbiła Amerykę przed Kolumbem. Tak, także Chińczycy byli wszędzie. Wygląda na to. No proszę, ale tutaj polska ale tutaj rasa. Mamy tak. Polska rasa czołowa, tak? Dokładnie, naszą sztandarową zieloną i zobaczcie, nóżkę. Dlaczego zielona nóżka, bo jest zielona nóżka, no. Tak, nie dlatego, że znosi zielone jajka, absolutnie nie. Ma mieć zieloną nóżkę. Tak. Ale fajny kogut, ci powiem. Kogut jest fajny. Jakbyś tutaj, jak taka nazwa się, przepraszam, nazwa tego koloru, to jest to co? Jest złocisto-szyi. Złocisto-szyi. Tak, złocisto-szyi. Właśnie nie kuropatwiany, tylko złocisto-szyi. Aha, bo kuropatwiana ta kurka ciemniejsza. Bardziej, kurka co? Jest bardziej kuropatwiana, dlatego że no ona tutaj to upierzenie wadliwe, ma dużo za ciemne. Aha. Tu ja widzę dolew innej rasy. Rozumiem. Ona mi tak z daleka Włoszką czuć, że tak powiem. Tu już jest ta zausznica zabielona u niej właśnie. I tutaj nie ma tej nóżki takiej zielonej. No, nóżka ma
niestety szarą, niebieską. No, 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 no. Także tutaj, no... Ale kogucior fajny. Kogucior jest fajny, on jeszcze ma ogon niewykształcony. O, tutaj no, to te kurki mają nóżki zielone, tutaj proszę, tak, proszę. Tu jest ta łapka taka, aha, bardzo, bardzo jasna, zielona. Fajne kurki, chociaż fajne. Ta kurka też jedna za ciemna jest i też ta właśnie biała zausznica. Ten, aha, wpływ Włoszki gdzieś tam na niej, aha, właśnie widać. Ta Włoszka ma tą... Ta Włoszka. Za... No... Właśnie, ona ma taką zausznicę tak, typowo białą. Tak. A tutaj co mamy? A tu mamy kurę wielkanocną, czyli taki w zasadzie najnowszy, że tak powiem, aha, twór. To jest ta polska rasa. Kura tak, rasa, a czemu wielkanocna, powiedz czemu nam? Czemu wielkanocna? Dlatego, że znosi malowane jajka. Czyli? Ona od razu znosi pisanki, czyli zielone jajka. A, to te zielone. Te zielone jajka, to tak. To jest które mają teraz tamtego typu araukana. Tak, w ogóle no... Ale ona coś ma w przodkach? Ma. Znaczy w przodkach chodziło o wprowadzenie araukany, bo tylko po to, żeby uzyskać tą zieloną skorupkę, barwę. Tą skorupkę. Tak. A że to jest cecha dominująca, no to ją było łatwo utrzymać, bo było od razu widać, ale że jest. Ale tak, polska kura wielkanocna, ładna. Ładna, taka no jednobarwna, czarna z połyskiem. Przepraszam pana. Ładna także, kurka, powiem ci. Taka dosyć efektowna. O, patrz. Tu się koledzy... Tak. Zresztą jak widać już po grzebieniach, że tu już rozmowy były wcześniej. Były rozmowy. Szczególnie ten pan tutaj zarobił parę uwag krytycznych od kolegi. No, ale fajne kurki. Najwyraźniej nie do rozumu. Słuchaj, nie ale te wielkanocne, ładne kurki. Ładne jest, kurki. Jest ale co tu będzie ostroga, co? Tu rośnie ostroga. No ostrogi, nie, on ostrogi ma. Ale mówię, takie jeszcze będą większe. Większe, wydaje, tak, co? tak, no bo to jest kogut chyba z zeszłego roku. No bo tu widzę, wiesz, tu jest taki... Ale tak, ale ta o, tu ostroga kolega, jest gruba, także ona będzie i sporo dłuższa. Tu kolega już potrafi podziabać tą ostrogą, no, zobacz. Tak, to czasem jak się łapie za nogę, to trzeba bardzo uważać, no. żeby się nie nabić. Też wielkanocne, ale one są takie czarne wszystkie, tak? Tak, na razie tutaj pracują koledzy nad tą odmianą czarną, pewnie z czasem będą nowe. Ale w tej chwili, no wiadomo, rejestracja dopiero, więc te pierwsze kury... Czyli młoda rasa, tak? Już zatwierdzona? Jeszcze nie. Jeszcze w trakcie, jeszcze tak, w trakcie. Pokaz, także jeszcze przynajmniej rok. Ale fajnie, no proszę. Jeszcze się tutaj trafiają różne takie dziwne rzeczy w niej, typu zielone nogi akurat tutaj wyszły, no także to do eliminacji, ale ogólnie tak obiecująco to wygląda. No to fajnie. No i tu jeszcze byście musieli jajko zawsze mieć. Jajka są. Tam, z tamtej strony. A, to tak, jeszcze obejrzymy. Tak, jeszcze słuchaj. O, i mamy te zielone. Tak, także dla porównania. O, proszę, proszę. One tu może trochę nieszczęśliwie, bo w zielonej tak. Wytłaczance i nie widać. Ale pokaż tak, wiesz, pokaż koło białego jajeczka. Tak. O, no to będzie widać, słuchaj. Także dosyć jasne, ale ten... Tu chyba mi się wydaje to takie jest szczególnie ciemne. To chyba ciemniejsze jest. No, aż takie duże, że nie można go wyjąć. No. I dla porównania nie, no jeszcze, widać. I teraz mamy te jeszcze, co mówisz, takie czerwone, tak? Czyli takie, ja to mówię, brązowe. No tak, bo one takie te odcienie są. Ale one potrafią być aż takie kakaowe niektóre, potrafią prawda? Potrafią być, no, najciemniejsze jajka, no to marans, który, no, w zasadzie czekolada. To jest zielona nóżka. Czyli takie jasno-kremowe. A, też niebiałe, tak, ci powiem. Tak jak mówiłem, że nie wiem, czy nam to znoszą białe jajka, faktycznie, azjatyckie jednak, czerwone. Nie wiem, czy to nam się uda uchwycić, ale... Porównując... Ale no widać, tak. To przynajmniej wiesz, nie wiadomo na ile światło pozwoli telefonowi komórkowemu to wychwycić, temu obiektywowi w telefonie, ale po prawej mamy białe, po lewej także jeżeli ktoś kremowe. Oferuje do sprzedaży białe jajka i mówi, że to zielona nóżka, oj, to, to kłamie, prawdy nie mówi. Kłamie, to nie dajmy mówi. Się, nie dajmy zielona się. Zielona nóżka, no tak jak to u nas jest kurą pogranicza między europejskimi a azjatyckimi. A jak takie zielone tak się trafią, to świeże jajka. Nie, no tylko tak, od araukany, tak, albo od wielkanocnej. Tak. Na pewno nie są od zielononóżki. O właśnie, to już bo tak, bo często właśnie ludzie kojarzą, że zielone jajka to od zielononóżki. No, to akurat no, nieprawda. Fajnie. Zielonóżka ma zielone nogi, a nie zielone jajka. Fajnie. Zaraz przejdziemy do kolejnych kurek. I kontynuujemy z kolegą Jarkiem tutaj oglądanie, obserwacje kolejnych ras.
Cóż tutaj mamy za kurkę, tu słuchaj? Akurat jedwabista i to w zasadzie nawet nie kurka, tylko kogut. Kogucik jest, tak, kogut jest. W kolorze żółtym, taki dosyć ciemny jak na żółtego. Mm-hmm. On tu chyba jest, że tak powiem, komercyjnie pokazany, bo wczoraj go do oceny nie było. Tak, to on nie ma, wiesz, tutaj ma żadnej karty, tak, tak. Tak, pewnie on do sprzedania. Tutaj też coś, tutaj co to... to jest karzełek to... kochin, tylko gdzieś mu ogona brakuje. Tego pompona mu brakuje. Pierzy się, chłopak. Pierzy się i jeszcze mu aha, właśnie nie wyrósł ten albo... ogon. Albo gorszej jakości będzie. Albo gorszej jakości będzie, ale tak i... jak tam są dalej, no pewnie... Ale to tutaj mamy jedwabiste, fajne. Tak? Też tutaj jedwabiste. Ale one są też charakterystyczne, że mają taką ciemną skórę. Czy to tak, tu będzie widać? Widać, nie? Widać, że ta niebieska skóra tam przy głowie gdzieś tam... Ja ci powiem, nie wiem, czy moja żona by to mi chciała taką kurę... Tak, znam taką anegdotę. Jakbym właśnie, jej przyniósł takiego siniaka... Przyniósł do skubania... Oj, by powiedziała, coś ty... A mu mówi, coś ty, coś tu, tak. Ty mi tu przyniósł, tak? To nie kura. Także tak, taka wrona tak, po skubaniu. Taka naprawdę, wrona, tak, skóra tak. Jest bardzo ciemna, prawda, u tych ras kur. Tak, i tak. Niezależnie od barwy upierzenia. Zależnie, dlatego że zależnie. Są barwy, przy których nie ma tej melanizacji. Aha. Czy w zasadzie to przy jastrzębiatej. Bo tu aż głównie. Taka niebieska, zobacz, tak, ta zausznica. Ona, tak, no. Zausznica w ogóle niebieska. Niebieska, grzebień no. Też jest niebieski, a aha. Przy barwie jastrzębiatej no, jest normalnie czerwony, wybarwiony, aha, bo aha. Ta barwa blokuje. Ale biała też jest taka sina, nie? Biała też jest sina, tam tak, dalej tak, będą tak, białe, tak. Także zobaczymy. Tutaj co mamy? A to jest Polbar. Nasza rasa, czyli Polbar. Polbar. Też polska rasa, też tak? Polska rasa, też takie młode dosyć jeszcze kurczęta. Ale to nie jest, że Polak przy barze. No może się tak kojarzyć, rzeczywiście nie pomyślałem nigdy. O, Polbar, dobre, bo dobre. Tak się zastanawiałem, skąd ten Polbar. Ja mówię, że to taka najbardziej... Ale wiesz, z czego ta nazwa? Tak. Czyli powiedz nam, to powiedz. Powstało, ja źle, rasa, źle skojarzyłem. Zdecydowanie źle, tak. Rasa powstała na fali mody na rasy płciowyznaczne. Czyli z aha, wykorzystaniem... Z dymorfizmem płciowym. Ale to takim już po wykluciu. Tak, od razu a, po wykluciu. Właśnie. Po wykluciu to jest... Takie panie, które kiedyś segregowały te kurki, to były sekserki? Sekserki. One sekserki. Tak, cały czas są. One też, są, też one się są. Może dziwnie kojarzyć ta nazwa. Tak, nie, ale one tylko one rozróżniają tylko płeć. Tak, tak, zdecydowanie. Tak. Odrzucają pisklaki płci męskiej do innego tak. Pojemniczka i płci żeńskiej a do innego. W przypadku Polbara to może każdy zrobić na a w tej rasie nie tak, trzeba nie mieć trzeba. Wyszkolenia dyplomu seksera. Odróżnimy od razu, gdyż. Tak. Kurczaki, kogutki są jasno-szare, kury mają rysunek taki kuropatwiany, paskowany. Czyli one od razu są od takie razu jarzębiate, widać, jak tak. Są malutkie, tak. Te kurki. Czyli one lepiej się chronią przed drapieżnikami. Samce skazane na wyginięcie. No. W zasadzie, naturalnych warunkach tak. Byłoby ciężko. Nawet to tak w sumie logiczne, no bo jako no, ptak haremowy, to tych kogutów trzeba powinno mniej. Być mniej. Mniej. No tak, tak, widzisz. I tutaj przyroda się broni taka, sama. Taka jedna z, jak to mówię, czyli z ile, moich raz, ile kogutów na jedną kurkę? W przypadku lekkich, wróć, kurek na jednego koguta? W przypadku lekkich ras, czyli tak jak Polbar, zielononóżka, to może ich być nawet 10-12 i jeszcze aha. Powinno być pełne zapłodnienie bez problemu. Tak, 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 ale też nie mniej, nie, bo potem on tam troszkę za bardzo je też, szarpie, tak, nie? Tak, tak. W przypadku tych bardziej aktywnych tak, kur, to tak, im trochę tak. Dokucza. Czyli powinien być jednak przestrzegana, powinna być przestrzegana ta zasada, że jednak mniej samczyków, więcej tak, samiczek, tak. Tak jest. Kurka w ogóle pochodzi z Puław, także tak blisko mnie, bo ja aha. Mam do Puław parę kilometrów, także taka mocno moja. Czyli tak Polbar. Powiem. Aha, nie skończyliśmy. Polbar bo? No. Polbar bo? A Polbar bo, dlatego że tu jest wykorzystany gen prążkowania z angielskiego barret, czyli no to jest skrót, gen bar i polbar, bo polska czyli rasa. Polska kura z genem... Z genem bar, czyli tak, z genem... Prążkowania. Prążkowania. Polska kura proszkowana i wyszło tak, nam Polbar. Polbar. A tutaj mamy zieloną nóżkę chyba? Nie, tu mamy karzełka polskiego. Aha. Tu mamy karzełka polskiego. Ale on nie ma zielonych nóżek, bo tak ma. Coś... Ma. Karzełek polski czyli, też ma wiesz, zielone co, myślałem, nogi. Że to jest taka odmiana karłowata zieloną nóżki, ale... To jest faktycznie jednak... Może na pierwszy rzut oka tak wyglądać. Ale kogucik jest, piękny. Tak, inna budowa grzebienia, także tą głową aha, się różnią aha. Na pierwszy rzut oka. Też stara rasa, myślę, że ona powstawała w tym samym czasie jak zielononóżka na naszych terenach, tak dosyć tak. Naturalnie i stąd to podobieństwo właśnie. Ale piękne. No te są akurat fajne, naprawdę. Naprawdę, ładne. Wiesz, te koguty tak. Robią wrażenie, tak. Nie? Piękne. Taki kogut z Teleranka. Tak, tak, taki wiesz z bajki, nie?
No u nas jakby prosimy, komuś, prosimy, prosimy. Jakby komuś kazać namalować koguta i on by to umiał zrobić, to by, to by takiego czarno-złotego tak właśnie śliczne. Namalował. To są tutaj kochinki? Tu są kochinki, także te już są ładnie wypierzone. Tak, tutaj fajne. Pomponiki fajne. Szczególnie w tej barwie, bo i one mają takie jeszcze łapcie, nie? Tak, z tym, że jest ta noga opierzona. Także... takie łapciuchy. Taki ale wiesz, to, jest cały to trzeba tak czyściutko mieć, nie? No, przy tych, no. Bo w ogóle cały jest nisko zawieszony, także nie tylko łapcie by były brudne, ale i... Tu się nie da w błocie, ta, błoto ich puścić, nie, nie, nie. A, tu mamy te jedwabiste. Tu mamy jedwabiste, właśnie to co mówiłem, że białe też tak, mają, tu dziób niebieski. Aż niebieski. Grzebienie tam im akurat słabo widać, ale też są oj, właśnie... Ucieka nam ostrość. O, pokazał, podniósł trochę głowę. Także też przy białej barwie, no chyba te białe są takie najbardziej efektowne. Aha. Chociaż pierwotnie... Wysone są takie najbardziej jedwabiste, nie? No, bardziej niż te brązowe, są, nie? Jakościowo tu mamy to piórko takie... No tak, no, jak no, sierść jak po prostu. Sierść króliczka, słuchaj. Marco Polo, jak wrócił z Chin, to opowiadał o czarnych kurach o sierści kota. Oczywiście nikt mu w to nie wierzył, no ale w tej chwili już wierzymy, że on czyli są czarne te tak, są czarne. Jedwabiste. Nie widziałem, ci powiem, czarnej. Czarne fajnie wygląda, bo to też jest no, no domyślam się. Z no, jak jest, kot. No faktycznie. Jak kot wtedy wygląda. Czyli tutaj też mamy jedwabistą. Też, tak, też te żółte. No i tu już mamy bramę. Wracamy do bramy, ciężki kaliber. Tą kurę ważyłem wczoraj, jak ją wyjąłem z klatki, nie muszę ją pójść zważyć. Ważyła 4,70. To tak jak ten amerykański indyk biały mały, który no, tam tak. On tam ma 5 kilo, nie? No, ten, co go teraz w czwartek zjedli. Tak, to by mogli tak. Bramę zjeść i no, niewielka różnica niewielka by była. Różnica. Koguta nie ważyłem, nie chciałem się z nim szarpać, ale... Ale kawał chłopaka. Kawał chłopaka, tak. A ty też jesteś kawał chłopaka, dałbyś radę. Ja zawsze te ciężkie kury oceniam na wystawie, bo tak. No tak, słuchaj, i jeszcze... Żeby mnie nie sponiewierali. Ale rękawice zakłada, żeby cię tymi ostrogami... Nie, wiesz nie, jak złapać. Wiem jak złapać. No te bramy, to ci powiem, ale one są agresywne, nie? Nie, to jest spokojna. Ale Włoszki są agresywne, tak. Skubańce, nie? Te lekkie rasy są... A masz tu są... Włoszkę? Nie masz. Nie, nie ma Włoszki. Bo słyszałem, że Włoszka, kogut, Włoszki to jest ho, ho, ho. Te lekkie rasy są na ogół agresywne. To... Te duże nie muszą, no to wystarczy, że wstanie i są będzie. Ale więcej. Te to wiem, że potrafią się rzucać. Potrafią i na głowę potrafią wyskoczyć. No. Czyli to tutaj mamy bramę. Ale to jest też określony rysunek, one są wszystkie chyba te w jednym, są gronostajowe, to? Tak. Gronostajowe, właśnie, taki biały z czarnym biały jak gronostaj. Z czarnymi końcówkami. Bo one też są w różnych barwach, nie? W różnych barwach, jest tych barw kilka, nawet może już raczej kilkanaście. Z tym, że te są akurat jedne z popularniejszych. A te czubatki fajne takie z tym białym czubeczkiem, nie? Tak, to jest biało czuba, ona tego powinna być tego czarnego na froncie. Słuchaj, a tata tutaj to jest takie typowe, te łuskowanie? Łuskowanie jest typowe dla czubatek, jest kilka odmian barwnych właśnie z łuskowaniem. Bo mi się takie pióra podobają, jak u tej kurki. I tu co ciekawe, przy tej barwie, nie tylko przy czubatce, ale przy innych rasach, które mają barwę łuskowaną, kura jest ładniejsza od koguta. Wiesz co, widziałem kiedyś kury barnewelskie u... A to tam jest podwójne łuskowanie, pięknie u kolegi wygląda. Michalika, on już nie ma tej rasy. Pięknie. A jeszcze jak srebrne, to już w ogóle. A ja widziałem brązowe, ale urzekły mnie, wiesz co, jeszcze takie, chyba jest takie, w tym piórku takie, taki punkcik taki jest, nie? Tak. Ale to wygląda kapitalnie, bardzo no. Ładnie. Także te kury, słuchaj, robią wrażenie. No i tutaj, jak na początek, na kaszubskiej wystawie pierwszy raz są kury, ale już zobacz, ile możemy ciekawych rzeczy dokładnie. Się o nich dowiedzieć. W zasadzie nie ma niczego takiego na tej wystawie, a po coś ty to tu przywiózł? O, tu mamy jeszcze, patrz, tutaj. A tutaj też są te tosashibi, które po tosashibi. Prostu tutaj, jakoś im klatki zabrakło i przeszły na tą stronę, tak. Ale faktycznie taki tak, mały bojowiec, postawa, tak, no. Tak, taka bojowa. Taki mały bojowiec, spionowana no. Ta postawa. Mocny na łapach. Tak, a jednocześnie taki jak pięść. No. Mały, ale kogut. Mały pak. Fajnie. To dziękuję ci, Jarku, za bardzo miłą rozmowę. Zapraszamy wszystkich na kolejną wystawę. Na tą jeszcze pewnie nie zdążymy na tym filmie zaprosić, bo ja go nie zdążę umieścić w sieci. Ale no, wystawa warta obejrzenia, prawda? Fajna wystawa. Kaszubska wystawa w Rumi, organizowana przez Trójmiejski Związek Hodowców Gołębi Rasowych. Także no, i są kury, i są króliki. No i przede wszystkim gołębie, a królików też sporo. Dziękuję jeszcze raz. Proszę wszystkiego bardzo. Dobrego, dziękuję. Prowadzę teraz rozmowę z panem Mirosławem Adamczykiem, hodowcą królików. I tutaj poproszę pana Mirka, żeby nam trochę poopowiadał o tych pięknych zwierzętach, które tutaj mamy. Tutaj... To mamy królika, olbrzym srokacz niemiecki.
Jest rasa wyhodowana w Niemczech. To jest jedna z tak zwanych mięsnych ras. Tak, tak, z ras mięsnych dużych. Bo to jest kawał króla, nie? Tak, tak. Tu mamy olbrzyma srokacza. Ale fajnie, fajnie ubarwiony. W ubarwieniu czarnym. One jeszcze... wszystkie muszą mieć taką plamkę pod okiem? Tak, plamka pod okiem, takie okulary. Holinder. Okulary, motyla na nosie, czyli takie powiedzmy... Czyli nie ma lekko, słuchajcie, tak, niby taki srokacz, motyl, a tutaj... Z boku pod okiem musi mieć taką plamkę, nieprzerwany pas... Na grzbiecie. A tu jeszcze też musi mieć. I ilość plamek, o tam od 3 do 7 plamek na brzuchu tu. Tu na boku, tak na, na boku. Na tylnym musi mieć, tak? Tak? I na udach musi mieć. Tak, tutaj już nie ma tak, że każdy ma mieć tyle samo. Jest czyli od do. Wbrew pozorom. To jest bardzo trudne. Bardzo trudna rasa, jeżeli chodzi o wystawy, nie? O wystawy. Jeżeli tak. Hodować królika jako królika, może nie jest tak ciężko, bo to są dobre matki, dobrze się rozmnażają. Ale królik wystawowy to wychodzi i to, z gniazda porządny, nie raz jeden, dwa, porządny, nie raz wcale. Porządny królik, tak, duży. Tak, to jest duży, bo to jest rasa mięsna duża. I tutaj mamy... Następną rasę mamy olbrzym belgijski szary. To jest ten pierwszy królik. To jest rasa wyhodowana w Belgii. W Niemczech występuje jako Deutsche Riese, czyli olbrzym niemiecki. Niemcy go tak nazwali, ale ogólnie na świecie jest przyjęty olbrzym belgijski. Ten drugi królik mamy w odmianie żelazistej. One występują jeszcze w odmianie białej, żółtej, szynszylowej, niebieskiej, czarnej, szarej. Czyli sporo kolorów, a to już kawał tak, króla. Tak, to jest największy. Największy królik, jaki występuje. Ile one, jaką wagę osiągają? Osiągają one od 7 do góry, ale są króliki przeważnie takie 9-10 kg. Wow. Dorosłe osobniki. Jakie olbrzymie uszy mają, dobrze, prawda? Dobrze wyrośnięte osobniki. Tutaj widać tatuaż, one są tak znakowane, tak, prawda? I w lewym uchu jest... W lewym uchu, tam go poszukamy, ten numer indywidualny, ten tatuaż. I tu powinniśmy... To się jest... co, młodym zwierzętom się go znaczy, nakłada? Tutaj już nie ma go określone sztywno, w jakim wieku, tak żeby był Na wystawę musi mieć. Musi mieć tatuaż. Musi mieć tatuaż, żebyśmy mogli go rozpoznać. I znakujemy w Dzięki Polsce... temu jest zarejestrowany w księgach hodowlanych. W księgach hodowlanych. I w lewym uchu mamy numer fermy lub tutaj jest, jeżeli tu też jest, widzimy tak mocno, wyraźnie. G118, czyli kolega ma nadany G, to jest pomorskie województwo, aha. 118 numer fermy. Aha. W tej rasie. I tutaj mamy? Tu mamy rasy średnie już, przechodzimy do mniejsze, ras średnich. Mniejsze króliczki. Tak, to jest rasa mięsna, taki typowy broiler. Kalifornijski, to królik wyhodowany w Stanach. W stanie Kalifornia. I tak został nazwany Kalifornia. Co ciekawe, że ma te czerwone oczki, a nie jest cały biały, nie? Tak, to jest albinos, czerwone oczy. A te takie zwałki tłuszczu na szyjce, to jest cecha... To jest wole. Cecha charakterystyczna dla samców, samic? Czy... Samic. Samiczki to samic, mają, prawda? Samic mają samice, samce nie. Jeżeli u samca się trafi, to jest wada. To jest tak, wada. Bo te samiczki u królika często mają to wolko takie, ale, nie? Ale samica, która później chowa młode ściągną z niej tyle. Jak hodowałem energii, króliki, to pamiętam, energii, że samiczki miały, ten tłuszczyk pod szyjką. I tutaj następną rasę mamy wielki jasnosrebrzysty. To jest też rasa średnia. Ale faktycznie taki jasnosrebrzysty. Tak. Jak lis polarny. Tak. Bardzo ładny królik. Bardzo ładny królik, prawda? Tak. Ale takie króciutkie uszko, jak dziki królik, nie? Tak, bo one mają mieć ucho od do. Tak, wzorce tak. Określone, na przykład królik kalifornijski. Od 10,5 do 11,5. Jest tylko centymetr tolerancji, jakie według czyli tutaj wzorca powinien dlatego na wystawach obserwujemy pracę sędziów, to tam naprawdę miarka idzie w ruch. Tak, tak, zgadza się. To jest tam budowa, typ rasowy, czy głowa, jak jest głowa osadzona. No. Jaka jest barwa, jaka jest jakość tej okrywy. Śliczna ta i główka widzimy, taka. I króliki bardzo ładnie przygotowane. Tak. No, świetnej kondycji są, prawda? Piękne to futerko, błyszczące, zdrowe. Tak, i tam mamy strokacza, ale tu mamy królika następnego. Tu jeszcze ten strokacz, którego już pokazywaliśmy. Tak, i teraz i tutaj mamy Następna rasa mięsna średnia, czyli królik nowozelandzki biały. Nowozelandzki, tak, czyli aż z Nowej Zelandii, tak? Tak, ale ona też była wyhodowana w Stanach Zjednoczonych. Aha, a tam się na tej Nowej Zelandii pewnie przyjęła bardzo. Tak, i to jest królik też taki... Ale też taki typ króliczka z takim ładnym uszkiem, nie? Tak, to jest bardzo ładny królik. No. Bardzo ładny i to jest taki typowy też broiler, nie? Rasa bardzo popularna na fermach towarowych była. Teraz może wypierają ją trochę inne rasy hybrydy, takie typowe.
ale do założenia tych. Tak wygląda jak duża wersja miniaturowego króliczka, tak, nie? Tak. Taki no. Hermelin XXL. Tak, tak. Tutaj już chyba oglądaliśmy te kalifornijskie. Tak jest. To mamy wszystkie, które tutaj są na wystawie. Są na wystawie. Tak. A nie, jeszcze tutaj mamy. Ale też mamy olbrzymy. Mamy jeszcze tutaj. Mamy też olbrzymy belgijskie jeszcze szare. Tutaj w. Wszystkie szare, tak? Tak, tutaj. Wszystkie szare. Cały taki, rząd mamy szare. Chyba taka barwa naturalna, tak? Taka pierwotna. Pierwotna i najbardziej popularna. Pierwotna taka barwa, tamte tak. Tamte już później wywodzą się. Taki podobny do naszego zająca szaraka. Tak. Tak. Ale te olbrzymy mają uszy wielkie, prawda? Tak. I tu jest, w tej rasie jest od 19 cm wzwyż. Akurat w olbrzymach belgijskich nie mamy określonej. Musi być to ucho długie, tak, tak, tak. W rasach, bo jeszcze jest baran francuski, który ma uszy klapnięte, prawda? Tak, ale tu nie mamy tych osób. Tak, a ten baran belgijski ma uszy do góry. To jest olbrzym belgijski. Przepraszam, olbrzym belgijski ma uszy do góry, a baran francuski ma uszy na dół. Tak. Ale też jest to olbrzymia rasa królików. Chociaż jak się rodzą małe, uszy mają postawione barany i dopiero. Aha, taka ciekawostka. Że dopiero później one opadną. Tak jak królik kalifornijski rodzi się biały i z czasem to umaszczenie na uszach, na ogonie. Ono się łapach. Później pojawia. Tak, pojawia się tam po kilku tygodniach. I u jednego tam powiedzmy po kilku tygodniach, u drugiego. Jest kilka tygodni różnicy. Także super. Dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Pozdrawiam serdecznie i życzę sukcesów na wystawach i w hodowli. Dziękuję.